To są dwie najważniejsze postaci dzisiejszego wieczoru, jeżeli chodzi o finał raciborskiego konkursu na najlepszy biznesplan z inkubatora przedsiębiorczości. Powiedzcie panowie, bo jesteście też we dwójkę tutaj, brakuje jeszcze trzeciego muszkietera, ale powiedzcie, czy ten projekt, który dzisiaj przynieśliście, był od razu waszym takim pomysłem na ten konkurs? Czy to było tak, że jeszcze coś eliminowaliście, żeby tutaj przyjść? To był pierwszy pomysł, zaraz... Można powiedzieć trafiony. No, to był pomysł, który pierwsze co nam przyszedł do głowy, no i od razu go zrobiliśmy i no, wyszedł nam po prostu. Jury było, czy jury, komisja konkursowa była taka bardzo nieinżynierska, nie techniczna, nie taka ścisła, a jednak przekonaliście ją do tego. Jak waszym zdaniem, na czym polega wielkość tego projektu, że on ma szansę coś zrobić innego, wyjść poza schemat, być ponadprzeciętny? Planujemy go rozprzestrzenić na cały świat, więc no, trochę jest z tym roboty, ale myślimy, że jak go udoskonalimy dzięki nagrodzie i dzięki innym rzeczom, wtedy no, uda nam się to wszystko osiągnąć, ten cel, i będzie wszystko świetnie. Na czym polega ten fenomen jakby tego urządzenia? Co ono wykonuje? Czym się zajmuje? W dzisiejszych czasach produkcja płytek elektronicznych w małych firmach to ludzie głównie montują te płytki. A żeby ograniczyć straty, koszty, przyspieszyć to, no, można kupić dużą przemysłową maszynę, no, ale małych firm na to nie stać. Dlatego nasz pomysł był, żeby zrobić taką tańszą maszynę, która by mogła zastąpić tam ludzi, zastąpić tą drogą maszynę, a podobnie pracować. Co teraz zamierzacie zrobić jakby z tym swoim sukcesem? No trzeba podzielić, rozumiem, 7 tysięcy na 3. To nie jest już takie podzielne, bo no tak, trzeba jednak komuś dać więcej. No tak, ale głównie byśmy chcieli no, udoskonalić nasz produkt, ponieważ są jeszcze inne konkursy. Trzeba zrobić coś, co po prostu będzie zadowalało klientów. No i trzeba nad tym pracować. Mm-hmm. Pan Hugo powiedział, że ciągnie go do takiej jakby sfery bardziej humanistycznej niż ścisłej. Dokładnie, bo myśli pan o tym, żeby pan mówił, że pan będzie prezentował, pan zresztą bardziej żywiołowo tutaj gdzieś występował. To nie jest jakiś kierunek, ścieżka przyszłości? Nie. To nie, jednak... ja się chcę skupić głównie na elektronice, bo to jest hobby. No. Lubię, co robię, no i jak widać wychodzi. Tak samo Szymon. Czy już są sprecyzowane plany tego, co będzie po maturze, to jeszcze za szybko, tak? Mimo, że mamy parę miesięcy tylko do no tego, tak? Ale to się wszystko i tak okaże, no bo można się na różne kierunki studiów dostać, można na różne złożyć, no i w międzyczasie jeszcze robić nasz prototyp, udoskonalać. W jakim stopniu szkoła wam jakby to umożliwiła, pomogła? Jakbyście się nie uczyli w mechaniku, to czy to byłoby możliwe? Myślę, że na pewno nie. Wiele bardzo dobrze wykształconych nauczycieli, dużo nas naprowadziło, pomogło, dało nam tę możliwość, że na lekcjach mogliśmy się rozwinąć ten projekt i pracować przy nim. To jest bezcenna pomoc. Co by was zadowoliło, jeżeli chodzi o przyszłość tego projektu? Co by było takim minimum, które by sprawiło, że tego oczekiwaliście, a co by było takim kosmosem? No, kosmosem byłoby oczywiście rozprowadzić to na cały świat, ale no, minimum, które byśmy chcieli na razie osiągnąć, to na pewno no, tutaj wszystkie te najbliższe firmy, żeby korzystały z naszego podajnika, no, żeby dobre opinie schodziły, no i powoli coraz bardziej się rozbudowywać. No, nikt nie zaczynał od nie wiadomo jakiej firmy. Fajnie, dobra, dzięki bardzo. Dziękujemy.